Myślę, że to, co nas połączyło ze Sławkiem na początku, to były wspólne pasje. Muzyka, przyroda, góry, zwiedzanie, moda, komiksy. I tak właśnie spędzaliśmy razem czas i tak zbliżaliśmy się do siebie. Sławek pokazywał, że właśnie na mnie zależy. Ja byłam trochę sceptyczna, ale przekonana do siebie i cenię w nim szczególnie to, czego mi brakuje, czyli cierpliwość, wytrwałość, taki spokój wewnętrzny. Myślę, że się uzupełniamy. Kiedy się urodziła nasza córeczka, Esterka, pokazał też, że jest dobrym ojcem. Esterka rozkochała go w sobie, a on ma dla niej dużo miłości i ja też na to patrzę z dużym uczuciem. Bardzo jest miło patrzeć na te sceny. Gdy poznałem Justynę, byłem przekonany, że jest osobą wrażliwą. Taką ją zobaczyłem. Następnie bardzo mi się spodobały jej oczy, które zrobiły od razu na mnie duże wrażenie. No a później spotykaliśmy się już na wszelkiego typu imprezach, koncertach, gdzie razem jeździliśmy, gdyż mamy takie same zainteresowania. Gdy urodziła nam się Esterka, no bardzo na nią czekałem, ponieważ był to ciężki czas, była pandemia i nie mogłem praktycznie przez 3 tygodnie zobaczyć ani Esterki, ani jej mamy, czyli mojej kobiety. No ale później jak ją zobaczyłem, to po prostu była dla mnie całym światem.